Szanowni moi drodzy kochani, w poprzednich filmach rozprawiałem się z lustrzankami i okopanymi na swoich pozycjach leśnymi dziadkami, ale jedno nie daje mi spokoju. Wielu z was nie zrozumiało, dlaczego przeszliśmy na nowy system. Co ten system nam daje i pytacie, dlaczego w ogóle przeszliśmy na nowy system, skoro równocześnie go tak krytykujemy. A wręcz piszecie, że ten konkretny system wybraliśmy ze względu na to, że nie stać nas było na karty pamięci. Co jest trochę prawdą, bo 21 tysięcy. Niemniej, ja mam wrażenie, że już wszystko wprost padło w poprzednich filmach. Jest po polsku i każdy powinien wszystko pojąć, ale skupmy się na mniejszym zakresie i rozszerzmy nieco temat. Oto wspaniałości bez lusterkowców. Będzie krótko i mam nadzieję rzeczowo, ale zacznę od chwili filozofii. Rzeczowo będzie później. Podkreślam to na każdym kroku. Sprzęt to jest podstawa zdjęcia. Bzdurą jest, choć przyznam, że to lotne i za pierwszym razem brzmi nawet przekonująco, ale wciąż to jest bzdura. Cytat o tym, że najlepszy aparat to ten, który masz ze sobą. Wiem, bo już to przerabiałem. Żyjemy w czasach smartfonów. Każdy z nas ma zawsze ze sobą telefon. Telefony robią super zdjęcia, ale gdy Casey zrobił sobie ze mną zdjęcie tym, co akurat przy sobie miał, to skończyło się to tak. Nikt przy zdrowych zmysłach nawet nie wyjmuje telefonu, aby sfotografować drogę mleczną. Nikt nie robi tymi telefonami portretów, a fotografowie ślubni nadal miętoszą pełne klatki. Kompetencją fotografa wręcz, moim zdaniem, jest dobór odpowiedniego sprzętu do sytuacji i zawsze warto mieć przy sobie po prostu dobry aparat. Adekwatny. Jednak na potrzeby filozofii na chwilę załóżmy, że ma rację ten, kto wyjmuje byle co, bo ujrzał nie byle co. Czyli jeśli ktoś zrobi zdjęcie słabym aparatem, czy lepszy aparat uniemożliwi mu zrobienie takiego samego zdjęcia? Za cytatem idzie równoległe założenie, że gorszym aparatem zrobię lepsze zdjęcie, a lepszym aparatem gorsze zdjęcie. Ponieważ, że co? Jednym i drugim aparatem zrobię przecież takie samo zdjęcie. Albo lepszym lepsze. Lepszy aparat, nawet jeśli nie uczyni nikogo lepszym fotografem, nie utrudni nam przecież pracy na tym samym poziomie, a to w najgorszym przypadku. Umożliwi pracę na wyższym. I nasze nowe aparaty takie właśnie są. Takim sprzętem uzyskam taką samą, ale mniej zaszumioną drogę mleczną, ostrzejsze rzęsy w portrecie i bardziej rozmyte tło oraz znacznie wyższą jakość każdego z kadrów w fotografii ślubnej. Jeśli po niebie przelatuje meteoryt, to co tracę fotografując go Sony A7 Mark III ponad Canonem 5D Mark I? W najgorszym przypadku wykonam takie samo identyczne zdjęcie, tyle, że jeśli będzie ostre, niezaszumione i wystabilizowane, bo w tym lepsze jest A7 Mark III od 5D Mark I, zyskuje szansę na druk w National Geographicu. Kończąc tę chwilę filozofii, pracując lepszym aparatem, każdy z nas, nawet jeśli przyłoży taki sam kadr, wykona lepsze zdjęcie, przynajmniej technicznie, a nigdy nie będzie takie samo, bo z pełnej klatki wychodzą lepsze zdjęcia niż z telefonu. I wszyscy to wiemy. Ale do rzeczy, wróćmy do konkretów. Nasz nowy aparat to jest Sony A7 Mark III i będę go nazywał nowym aparatem, bo to A7 Mark III to trudna nazwa. Oczywiście jak każdy aparat jest pełen wad, choć ten może jest nieco bardziej pełen niż inne, ale po pierwsze jest też pełen zalet, wręcz zalet ma więcej niż wad. A po drugie z wadami nauczyliśmy się sobie radzić i dziś pracuje nam się nowym aparatem tak samo jak starym, o ile nie lepiej. A więc jak? Nowy aparat jest bardzo skomplikowany, ma więcej funkcji. Ma dużo więcej opcji w menu, bo ma więcej możliwości, ale na początku to było bardzo przytłaczające. Ja z nowym aparatem rozprawiłem się w bardzo prosty sposób. Otóż wyłączyłem wszystko, czego nie potrzebowałem. Nie znałem albo nie rozumiałem. Wyłączyłem wyświetlacz dotykowy, który w niekontrolowany sposób przełączał mi różne funkcje. Opróżniłem menu podręczne do zera. Wyłączyłem wszystkie funkcje przycisków funkcyjnych, tych niepodpisanych, tych FN. Wyłączyłem funkcję okrągłego kółka wybieraka, który cały czas mi coś przekręcał. Wyłączyłem czujnik zbliżeniowy wizjera, a przycisk funkcyjny obok wizjera ustawiłem jako przełącznik podglądu między wizjerem a wyświetlaczem. Wyłączyłem stabilizację matrycy. Wyłączyłem podgląd ekspozycji. Wyłączyłem łączność bezprzewodową. Wyłączyłem wykrywanie twarzy. Doprowadziłem nowy aparat do stanu takiego prymitywnego, który znałem ze starego aparatu. Od tej pory nic w aparacie nie działo się samo i dopiero od tego miejsca zacząłem wprowadzać swoje ustawienia. A można wprowadzić ich z pierdyliard. Na początku okazało się, że nowy aparat nie ma dedykowanego przycisku balansu bieli oraz AF-u. Balans bieli ustawiłem pod strzałką w dół na tym samym wybieraku, na którym znajduje się przycisk ISO.
i nie wiem, czemu tam nie znajduje się przycisk WB. Tryby AF ustawiłem pod przyciskiem joysticka, czyli tam, gdzie przesuwam punkty ostrości. I na początek to wszystko wystarczyło. W takich ustawieniach wykonałem pierwsze reportaże. Z czasem włączałem dodatkowe funkcje, jak na przykład stabilizacja matrycy, ale dzięki temu, że uruchamiałem je stopniowo, nie zaskoczyły mnie tym natłokiem nowości. Nawet jeśli działały inaczej niż tego oczekiwałem. Małe kroczki. Dużą pomocą na zawiłe menu jest pomoc. Tylko pomoc ciężko znaleźć, bo nie jest uruchomiona domyślnie, włącza się ją w menu. A jak przebrnąć przez to menu, gdy nie ma pomocy? Włącza się ją tutaj, jakby ktoś szukał pomocy. Otóż pomoc działa tak jak w innych aparatach. Po najechaniu na pozycję menu wystarczy wcisnąć w moim przypadku przycisk FN4, czyli śmietnik, a na wyświetlaczu pojawi się opis danej pozycji w menu. Po tygodniowej pracy z nowym aparatem opanowałem w zasadzie wszystko. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo pewności wciąż nie mam. Panic Button, to jest moja autorska terminologia, nie ma czegoś takiego w tym aparacie, ja to tak nazywałem. To funkcja dla mnie nowa, ale niewiarygodna. Otóż można skonfigurować jeden z przycisków tak, aby w awaryjnej sytuacji za pomocą jednego przycisku przejść do innego trybu pracy aparatu, ale trybu wszystkiego. Na przykład, gdy fotografuję w kościele, stosuję wysokie ISO, czasy rzędu 1/250 sekundy i balans bieli ustawiony na określoną temperaturę wprowadzoną w kelwinach lub na podstawie pomiaru. Ale po ceremonii przed kościołem czekają już armaty z konfetti i w ułamku sekundy muszę przestawić aparat na przykład na ISO 100 czas 2000, balans bieli 5200 kelwinów i tryb seryjny. W nowym aparacie dodatkowo włączyłbym wykrywanie twarzy, aby autofokus łapał ostrość na twarze, a nie na konfetti. Dużo ustawień naraz. W nowym aparacie wystarczy podczas fotografowania przytrzymać przycisk skonfigurowany jako ten panic button, aby fotografować z całkiem nowymi ustawieniami, a gdy go puszczam, aparat wraca do ustawień sprzed tego ataku paniki. Tak, wiem, że są tryby user na gałce ASM, zresztą wiele aparatów ma te ustawienia użytkownika. Canony, Nikony, ale taki przycisk działa znacznie, znacznie sprawniej. Można przejść w tryb paniki choćby na jedno zdjęcie. A nasze nowe Sigmy mają takie przyciski funkcyjne, które w aparacie można skonfigurować właśnie jako taki przycisk. I gdy lewą ręką trzymam za obiektyw, wystarczy, że lewą ręką przytrzymam przycisk na obiektywie, a prawą nadal mogę swobodnie fotografować i obsługiwać korpus. To tak magiczna funkcja, że po dosłownie dwóch reportażach nie byłem w stanie już bez niej żyć. Szybko przywykłem. Pod panic button ustawiony mam tryb A oraz automatyczne ISO, automatyczny balans bieli, otwartą przesłonę, tryb seryjny i autofokus ustawiony na środku w górnej części kadru z wykrywaniem twarzy. Przy tych ustawieniach mam pewność, że pomimo, że działam w takim półautomacie, no bo to o to w tym chodzi, w razie czego wykonam jakieś zdjęcie i będzie całkiem poprawne. Choćby próbując walić z serią z zamkniętymi oczami. I to działa, nie tylko na konfetti. Ten tryb świetnie poradzi sobie w tańcu, na życzeniach, na first looku, na rozdaniu nagród i toastach. Pół życia można tak przefotografować, a paników można ustawić 3. To już półtora życia. Więcej niż ktokolwiek może potrzebować. Jeśli chodzi o Sigmy, to nie mamy do nich żadnych zastrzeżeń. Są doskonałe i nie mają żadnych wad. Te obiektywy działają fenomenalnie w każdych warunkach. W zasadzie to wadę mają jedną. A w zasadzie to miały. Wszystkie nasze dotychczasowe obiektywy wyposażaliśmy w gwint 77 mm. Na Sigmie 35-1.4 mieliśmy na stałe zainstalowany pierścień redukcyjny z 67 na 77 mm. I w pracy mogliśmy na każdy obiektyw założyć filtr 77. Mieliśmy więc tych filtrów cały stosik. Wszystkie tej samej średnicy i wszystkie do wszystkich obiektywów. Sigma 35-1.2 wyposażona jest w gwint o średnicy 82, a 85-1.4 86 mm. Czyli gwinty większe niż nasze filtry. Postanowiłem, że wymienimy wszystkie filtry na największe, na 86 mm, a do Sigmy 35 założymy redukcję na te 86 mm. Okazało się jednak, że filtry 86 mm nie dość, że są strasznie drogie, to prawie ich nie ma wcale, a my potrzebujemy ich wiele, różne i muszą być w miarę doskonałe. Aż pewnego dnia, jak Archimedes wyłaże z łaźni z żarówką nad głową i krzyczy, że wiem. Zawsze filtry były większe, a teraz będą mniejsze. W Sigmach zredukowaliśmy się do 77 mm. Tak, ja mam świadomość, że mniejszy filtr może wchodzić w obraz, ale nie wchodzi, nie widać go. Oczywiście nie będzie można założyć na przykład 3 filtrów naraz, bo pewnie będzie je widać w narożnikach. Ja cały czas jeszcze tam się przyglądam, czy tam coś nie wchodzi. Ale dzięki adapterom 82x77 i 86x77 na Sigmach możemy stosować te same filtry, które mieliśmy dotychczas.
Bardzo gustowne adaptery dostępne są na eBayu po $2, a przez to, że są mniejsze, a nie większe, nadal można stosować te oryginalne osłony przeciwsłoneczne, które mamy zawsze na obiektywach. Nowy aparat działa jak stary aparat w LiveView. Cały czas widzi obraz poprzez obiektyw, a to otwiera nowe możliwości. Jedną z fascynujących nowości jest anti-flicker. Mówiłem o tym już w poprzednim filmie. Otóż światło miga. W gniazdkach mamy prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz i zdarza się, że w niektórych kościołach tych oświetlonych LEDami, czyli w zasadzie we wszystkich kościołach, aby zsynchronizować się ze światłem, musieliśmy fotografować na 1/50 sekundy. Gdyby nie to, zdjęcia wyglądałyby tak. I tak wyglądały, gdy przeszliśmy z D700 na D750. Nie wiem, co było tego przyczyną. Przypuszczam, ale nie wiem na pewno. Ale Nikon D750 jest wyjątkowo nieodporny na migotanie światła. Nowy aparat, no dobra, to jest ważny akurat model, A7 Mark III ma anti-flicker, funkcję, której nie ma nawet A9, mamy dopiero A9 Mark II. I jest to funkcja, która obserwuje matrycą obraz przez obiektyw i wykrywa to migotanie światła. A gdy wykryje, na wyświetlaczu pojawia się napis flicker i nagle migotanie znika, przestaje mieć wpływ na obraz. Bo aparat minimalnie opóźnia naświetlanie i synchronizuje się z tym migotaniem. To jest magia. A flicker to jest nasz największy koszmar, który ziścił się podczas reportażu Doroty i Wojtka. Tam fotografowaliśmy na 1/50, bo nie mogliśmy na 1/100, bo w tym kościele światła żarowego nie było wcale. Autofokus w nowym aparacie jest bardzo wydajny. Pracuje mi się nim 100 razy lepiej niż kiedykolwiek, ale pierwszy kontakt z tymi rozwiązaniami był tragiczny. Po pierwsze, nowy aparat wykrywał twarze i to pokazywał, a dla mnie to było bardzo mylące, bo nie wiedziałem, co oznacza kwadracik, który pojawia się na twarzy. Wykrył twarze, ale to już łapie na nie ostrość, czy co, czy ja mogę na tą twarz jakoś się przenieść? Okazało się, że te kwadraciki można wyłączyć, a aparat nadal działa w trybie wykrywania twarzy, ale pokazuje zielony kwadracik dopiero, gdy złapie ostrość na konkretną twarz. I nagle okazało się, że to wszystko jest jasne, że twarze, na które nowy aparat łapie ostrość, to te, które znajdują się wewnątrz punktu ostrości. I wszystko w ogóle stało się jasne. Teraz działa to idealnie i gdy w punkcie, w którym łapie ostrość, znajdzie się twarz, aparat złapie ostrość na tę twarz. Czyli złapie bardziej precyzyjnie niż sam tego oczekiwałem, a wygląda jakby działał tak jak w starym aparacie, czyli punktem. Niby łapie punktem, a aparat w tym punkcie wyłapuje twarz i ostrzy na twarz. Ekran dotykowy nigdy nie wrócił do łaski, już pewnie nie wróci. I to nie jest zaskoczenie, bo ekran dotykowy wyłączam też w Olympusie M1 Mark II. W reportażu ślubnym pracujemy po 12 godzin, często w lipcowym słońcu z zaciśniętym kołnierzykiem pod szyją i muchą. Przez cały ten czas w rękach trzymamy plastikowo-gumowy aparat. Nasze dłonie zawsze są lekko wilgotne i w takich warunkach wyświetlacze dotykowe są wyjątkowo nieprecyzyjne. Zresztą w każdym urządzeniu w telefonie też tak jest. Do tego wyświetlacz dotykam delikatnie twarzą i przez wyświetlacz dotykowy powstała koncepcja panic button. W ogóle ta panika z tego się wzięła. Na jednym z pierwszych reportaży z nowym aparatem podczas życzeń punkt znikł i nie mogłem go znaleźć. Jest szaro-czarny i schował się w narożniku na ciemnym tle. Ja jeszcze nie byłem wtedy taki cwaniak z nowym sprzętem. Dostałem paniki i dobrze, że obok była Diana, bo przez chwilę nie byłem w stanie fotografować wcale. Ale to jest moja wina. Wyświetlacz w nowym aparacie ma też pewną przypadłość, która utrudnia korzystanie z tego dotyku w ogóle. To znowu opóźnienie. Otóż gdy kadruję poprzez wizjer i przesuwam palcem po wyświetlaczu, aparat przesuwa punkt ostrości z minimalnym opóźnieniem w wizjerze. Ale to opóźnienie jest na tyle duże, że przy takim szybkim przesunięciu palcem, co zwykle o to chodzi, żeby szybko przesuwać punkty ostrości, mogę dotrzeć do drugiego brzegu wyświetlacza palcem, a punkt dopiero startuje z pierwszego brzegu. Działa to wyjątkowo nieprecyzyjnie i zawsze najpierw docierałem za daleko, potem za dużo wracałem i tak do skutku, tak się bujałem z lewej do prawej. Sposobem na to jest nie przesuwanie, a dotykanie. Podczas przesuwania pewnie aparat analizuje każdą pozycję palca na ekranie i trwa to. Tymczasem, gdy dotykam po drugiej stronie, odczyt jest natychmiastowy, bo jest punktowy w czasie, taki jednorazowy. Nie ty, tylko pik. W ten sposób aparat działa jak należy. Wyświetlacz dotykowy odpadł, ale to nie jest żaden problem, bo aparat nadal świetnie obsługuje się przyciskami. Nic nie tracę, po prostu nic nie zyskałem. Choć przez to, że wyłączyłem dotyk, mogłem bez obaw o sprawność tego dotyku okleić folią wyświetlacz. A dzięki matowej folii wyświetlacz w nowym aparacie jest znacznie bardziej użyteczny w słońcu niż kiedykolwiek dotychczas był. A dotyk może wręcz nadal działać, na pewno folia mu nie pomaga, ale nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Od samego początku przeklinam układ kart pamięci i jest to taki grzech wszystkich aparatów Sony. Bo w nowym aparacie pierwsza karta jest na dole, a druga na górze. Do tego ustawione są napisami do przodu. To rozwiązanie
Moim zdaniem powinno być w ogóle nielegalne, bo to jest zbrodnia przeciwko społeczności fotograficznej. Jednak ja uporałem się z tym i dziś mam gdzieś układ kart pamięci. Otóż w dolnym slocie umieściłem dużą i bardzo szybką kartę 128 giga. Ten dolny slot jest szybszy w A7 Mark III. I tej karty nigdy nie wyjmuję. Mniejsze karty wymieniam tylko w slocie górnym, czyli tak jakby aparat miał wbudowany backup, wbudowane 128 giga pamięci, a ja zmieniam tylko drugi slot. W ten sposób łatwiej było mi wszystko poukładać sobie w głowie i teraz nie mam już problemu, co jest co. Zawsze wymieniam tylko karty na górze, nigdy te na dole. Sporo komentarzy dotyczy obaw o wzrok. Ja mam taką teorię, że wzrok to się psuje ze starości, przez geny albo z lenistwa, bo w ogóle też są mięśnie, które trzeba raz na jakiś czas rozruszać, a one się nie ruszają, jak się siedzi przy komputerze. Na początek pracy wizjerem należy ustawić przede wszystkim ostrość samego wizjera, te dioptrie. W przypadku wizjerów elektronicznych jest to łatwiejsze niż w wizjerach optycznych, bo wizjer elektroniczny wyświetla piksele, no i można w jakiś sposób te piksele dojrzeć. I pokręcając gałką w wizjerze, łatwo jest tą ostrość ustawić. Ostrość wizjera to jest podstawa. Odpowiedzią na to, że wizjer w świecie może być jasność automatyczna lub wręcz w ogóle minimalna. W nowym aparacie zakres regulacji nie jest bardzo rozdzielczy, jest zaledwie kilka poziomów, bodajże 5, ale jasność minimalna nie dość, że jest niższa niż standardowa, a tego chcemy, to nie jest ciemna i bezużyteczna. Jednak na tak ustawionym wizjerze ja nie polegałbym w kwestii oceny ekspozycji. Tu z pomocą przychodzi zebra, a z tą zebrą akurat w tym aparacie jest poważna zagwozdka, bo ta zebra jest przekosmiczna. Skup się. Nowe aparaty wyposażone są w wizjer elektroniczny, wyświetlacz, tryb HLG i bardzo zaawansowaną zebrę. W scenie o dużym zakresie dynamicznym rozsądnie jest eksponować do prawej strony histogramu. Aby jak najwięcej detali zarejestrować w cieniach, należy eksponować jak najjaśniej, ale do momentu, w którym nie prześwietlają się światła. Można to robić za pomocą histogramu i przesuwać wykres w prawo, aż prawie dotknie prawej strony. Tyle, że histogram kłamie, bo jest tworzony na podstawie obrazu wyświetlanego, a nie danych z pliku. Jeśli zdjęcie jest poprawne na histogramie, wciąż może być prześwietlone w RAW-ie. Na histogramie widać, że nie doszliśmy do skraju zakresu histogramu, ale pojawia się już zebra. Po wykonaniu zdjęcia taki stan rzeczy zostaje zapisany w pliku i jest problem. Nasz nowy aparat jako jeden z niewielu ma możliwość wyświetlania zebry, która pokazuje prawdziwą ekspozycję surowego pliku, zebrę na podstawie RAW-a. Zebra, którą widzisz na wyświetlaczu, pokazuje co innego niż histogram, ale ta zebra jest skonfigurowana poprawnie. Otóż nie wnikając w szczegóły, wszystko jest na DP Review bodajże a propos Sony A7 R3. Jeśli chcę móc precyzyjnie pracować ekspozycją, na przykład gdybym fotografował jakiś widoczek i chciałbym idealnie wyeksponować do prawej, uruchamiam aparat w trybie HLG, wyświetlam zebrę w trybie 100+, i Gamma Assist na auto. Nie wiadomo, czy w HLG nie jest ustawiona przestrzeń 709, ja akurat używam 20-20. W ten sposób aparat pracuje w trybie HLG, zebra korzysta z możliwości tego trybu, a ja widzę symulację z tragicznych kolorów HLG na mniej tragiczne. Mało wykonujemy widoczków, wykonując reportaże ślubne, ale białe kolory ślubne w lipcowym południowym słońcu to chyba nawet gorzej niż widoczki. Ten tryb pomaga mi pracować z ekspozycją tak precyzyjnie jak nigdy dotąd. Choć nie ukrywam, że sam w ogóle pomiar w tym aparacie to jest arcydzieło. To jest najpewniejszy i najdoskonalszy pomiar ekspozycji, z jakim kiedykolwiek miałem kontakt. Pewnie dlatego, że pomiaru w tym bezlusterkowcu dokonuje matryca aparatu, nie osobny sensor, który jest mniej rozdzielczy i w ogóle jest innym urządzeniem. Ale dla mnie to jest pierwszy aparat, w którym bardzo często przełączam się na półautomat z przekonaniem, że ekspozycja będzie w punkt. Dla mnie ten pomiar to jakby nowa funkcja. Nigdy nie korzystałem z pomiaru automatycznego tak intensywnie jak teraz. Poważnie, bardzo często fotografuję w auto. Nowe możliwości to też gwiazdki. Okazało się, że nowe aparaty mają funkcję, na którą czekamy od zawsze, ale tak od zawsze, zawsze. W nowym aparacie mogę podczas reportażu, podczas fotografowania oznaczać zdjęcia gwiazdkami od 1 do 5. Ale co najważniejsze, po zgraniu zdjęć do komputera w Lightroomie pojawiają się te gwiazdki. Co z tego wynika? Cała nasza edycja w sensie wyboru zdjęć, tworzenia reportażu, oparta jest o gwiazdki. W ten sposób nadajemy zdjęciom wartości, poziomy. My tak komunikujemy się z Dianą na temat zdjęć. I gdy przytrafi mi się coś ciekawego, mogę już na zdjęciach jednym kliknięciem nadać priorytet danego kadru, a gdy Diana dokonuje edycji, wie, że musi wziąć to zdjęcie pod uwagę, bo je przecież oznaczyłem.
A oznaczyć mogę je tylko tam, na zdjęciach, bo po 2 dniach pracy i 4000 zdjęć, jakie wykonałem moim aparatem czy aparatami, nie jestem w stanie pamiętać, co było epickie, a co mniej. To jest tak, że już na przyjęciu, zamiast tracić często godziny z życia delektując się zupą, bo przez większość przyjęcia przecież siedzimy za stołem, w tym czasie za pomocą aparatu mogę już wybierać najlepsze zdjęcia z danego reportażu. Od tej pory nie przepadają moje świetne zdjęcia, których nie zrozumiała moja siostra. Ale jest coś więcej. Otóż przez to, że staramy się wykonywać zdjęcia doskonałe już w aparacie, chętnie pokazujemy naszym klientom wyświetlacz naszego aparatu. A klienci często widząc zdjęcia mówią: o, to! A nie, nie, to! O, to koniecznie! I to też! O, to jest super! A ja w tym momencie przecież nie będę tego zapamiętywał. Mogę zapisać gwiazdkami wybór klienta. I to jest bardzo skuteczna metoda, bo klient sam sobie ma się podobać na swoich zdjęciach i daje nam ten feedback. I gwiazdki w nowych aparatach umożliwiają nam wykonywanie edycji przez klientów. Gwiazdki oznaczam klikając 1, 2 lub 3 razy przycisk funkcyjny, bo ograniczyliśmy gwiazdki do 3. Wciąż nie rozwiązaliśmy całkowicie problemu przegrzewania się nowego aparatu, ale mamy jeszcze kilka tropów, których nie mieliśmy okazji sprawdzić. Póki co aparat wyłączamy tak często, jak to jest możliwe. Power save start time na 10 sekund. Do tego, tak jak wspomniałem na początku, wyłączam wiele funkcji aparatu, on chyba mniej procesuje tych danych i opóźnienia występują później, po dłuższej pracy. Oczywiście absolutnie nie usunęło to problemu, wciąż aparat bywa nieużywalny, pracujemy nad tym, ale myślę, że za chwilę ustalimy przyczynę i znajdzie się obejście problemu, albo przynajmniej konkretny sprawca. Jak tylko ustalę tego sprawcę, o wszystkim opowiem. Ja już to mówiłem, ale wyraźnie muszę powiedzieć to jeszcze raz, bo chyba nie każdy to usłyszał. Sony A7 to nie jest najlepszy aparat na świecie. Są szybsze, są mniejsze, są bardziej rozdzielcze i takie, które mają dużo więcej funkcji. Ale to są cechy różnych aparatów. A gdy fotografuję, muszę mieć wszystko, co mogę mieć najlepszego w jednym konkretnym urządzeniu. Co mi z lepszej rozdzielczości w aparacie, który fatalnie łapie ostrość? My z tego powodu fotografujemy Nikonem, bo wtedy był Canon 5D Mark II, który miał dużą rozdzielczość, ale fatalny autofokus. Ja zawsze starałem się fotografować sprzętem o takich zrównoważonych możliwościach, bo to zawsze narzędzie o największej wartości. I Sony A7 Mark III to jest świetny aparat, bo to jest jedno urządzenie, które nie kuleje w zasadzie w żadnej dziedzinie. I pomimo, że od jego premiery minął już rok, jego cena poszybowała w dół, a ostatnio to znacznie, to jest wciąż najlepszy aparat na świecie.